Przykre jest to, że nie odbywa się to tylko na takim korporacyjnym, najwyższym szczeblu służb, że to służby nas atakują. Niestety w tym hejcie też widać polską mentalność, jakże prymitywną, jakże głupią, jakże płaską. I dlatego jest potrzeba pokazania innych Polaków, którzy nie piszą donosów, którzy nie oskarżają bezpodstawnie, którzy nie są zazdrośni, nie nienawidzą, tylko potrafią innym językiem operować. Akurat w tym przypadku twojego hejtu, który obserwujemy od wczoraj, no to jest wyjątkowo podłe dla mnie i przykre, ponieważ pewien człowiek zwrócił się do mnie z propozycją, żebym w projekcie Kurogos potraktował go zupełnie wyjątkowo, ale w taki sposób, żeby straciła na tym reszta społeczności. Ja mu powiedziałem, mój drogi, ja tego nigdy nie zrobię, bo to byłoby nieuczciwe wobec innych. To teraz on się zemścił i hejtuje ciebie w sytuacji, nazywa cię pan Krutem, krytykuje cię za to. Może do tego wątku wrócimy. W sytuacji, gdy sam zbankrutował już prawie pół roku temu, kiedy komornik mu siedzi na głowie, kiedy nie ma nic, kiedy stracił wszystko, być może jakieś były malwersacje finansowe i to on cię atakuje, gdy jest w jeszcze gorszej sytuacji. Janku, to mi się w głowie nie mieści. Po prostu ta podłość niektórych Polaków nie mieści mi się w głowie. No a co byś w takim razie odpowiedział na ten zarzut bankructwa, czy zarzut, że komornicy ci siedzą na głowie? Ja powiem w ten sposób, proszę Państwa, to jest normalne, to jest normalne. A ten człowiek chciał, aby pan Piotr nagrał z nim na pewno film i ubolewał nad tym, jak został oszukany, okradziony. Ale trzeba postawić inne pytanie. Dlaczego tak się stało? Czy on przypadkiem nie okradał państwa? O Bo tych właśnie. wątków nie mamy i nie wiemy, O ale właśnie. każdy chce się wybiegać czegoś, czego nigdy nie było. I niestety no, są takie przypadki, to są ludzie wyzuci z wszystkiego. To nie są dla mnie ludzie, to jest dla mnie jakaś dżuma. Tak, ale Dżuma. najważniejsze jest co innego. Najważniejsze jest, że możemy być inni, że możemy zbudować takie zjednoczenie Polaków, które będzie szanowane na całym świecie, taką grupę Polaków, która będzie jeszcze innych uczyć, w jaki sposób być życzliwym, w jaki sposób budować fantastyczne relacje. To jest coś, na co stawiamy, na również nowoczesny rozwój, na edukację przede wszystkim, taką.